Witam. Kiedy patrzymy na te zwroty, wydają się one co najmniej dziwne, sprzeczne z elementarnymi zasadami gramatyki angielskiej. To tylko pozór. Są one w 100% prawidłowe. W tym filmie pokażę Wam przykłady ich użycia oraz wyjaśnię, gdzie mają one swoje zastosowanie. Zapraszam. Na pierwszy rzut oka to oczywisty błąd. Podmiot I występuje przecież w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a łącznik are jest typowy dla liczby mnogiej. W pytaniach doczepionych, które znajdują się na końcu zdania i oznaczają najczęściej prawda, czyż nie, nie ma formy przeczącej dla łącznika am występującego w I am. Stąd stosuje się formę aren't wraz z podmiotem I. I am a good man, aren't I? I am a good man, aren't I? I am still part of the band, aren't I? I'm still part of the band, aren't I? Tutaj również podmiot I, występujący w pierwszej osobie, zdaje się nie pasować do łącznika where, który przecież występuje w liczbie mnogiej. A jednak, w zdaniach drugiego okresu warunkowego taki mariaż jest 100% gramatycznie poprawny. If I were you, I would buy a car. If I were you, I would buy a car. If I were younger, I would start it over. If I were younger, I would start it over. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki i subskrybuj. Dzięki za uwagę.